Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na kibolskie relacje z 27. kolejki Ekstraklasy. W tym wydaniu zobaczycie m.in. Football Bandits, Pogoń w Warszawie, Derby Śląska. Zapraszam na piknik! Delegacja kolejorza na tym wyjeździe liczyła 1196 osób. W tej liczbie znajdowało się 200-osobowe wsparcie Krakowi, 84-osobowa załoga ŁKS-u oraz 6 osób z KSZO. Na płocie oprócz lechowych flag zawisły też fany pasów oraz transparent dla świętej pamięci Mariego, a także baton Trzymaj się. Dość szczelnie wypełniony młyn Wiślaków pokazał się od dobrej strony pod względem wokalnym i wizualnym. Oprawa przygotowana przez krakowskich ultrasów składała się z sektorówki Football Bandits, flag na kijach oraz sporej ilości pirotechniki. Fanatycy Białej Gwiazdy wywiesili tego dnia dodatkowo dwa transparenty dla swoich ziomków po szalu oraz płótno Mariusz nie śpi skierowane do świętej pamięci Mariego. Frekwencja przy Rejmonta wyniosła ponad 30 tysięcy widzów. Kibice Pogoni przyjechali do Warszawy w 160 osób. W sektorze gości wywiesili 3 flagi, a w drugiej połowie także transparent z pozdrowieniami dla kibica przebywającego po drugiej stronie muru. Od następnego wyjazdu portowcy wprowadzają nowe zasady i na mecze wyjazdowe nie będą mogły jeździć dziewczyny oraz młodzież poniżej 16 roku życia. Przed meczem cały stadion minutą ciszy uczcił pamięć zmarłego tydzień wcześniej Pawła Zarzecznego. Na żylecie oprócz flag wywieszonych zostały transparenty nawiązujące do kolejnych rocznic śmierci. Jan Paweł II pamiętamy oraz śpiewak pamiętamy. Przy Łazienkowskiej tego dnia zasiadło ponad 22 tysiące widzów.
poniedziałkowy wieczór na sektorze gości przy Cichej stawiło się około 350 kibiców Piasta. Fani gości mieli ze sobą kilka flag, a także transparent o treści pierdolona koalicja, górnik Gieksa i policja. Niebiescy dobrze oflagowali swoje sektory. Tego dnia debiut zaliczyła mała flaga grupy Ultras Niebiescy, a w drugiej połowie zaprezentowane zostało flagowisko. Poniedziałkowe derby Śląska pomiędzy Ruchem a Piastem przyciągnęły na trybuny blisko 8 tysięcy widzów. Polskie relacje z 27. kolejki zbliżają się do końca. Można też wspomnieć, że we Wrocławiu pojawiło się 81 koroniarzy, w Białymstoku zameldowała się kilkunastoosobowa grupa Słonie, a w Gdańsku sektor gości pozostał pusty. Zagłębie miało zakaz. W Płocku natomiast zameldowała się około 200-osobowa załoga pasów. Zapraszam Was na jutrzejsze relacje z niższych lig, a Wy tymczasem wbijajcie na Face'a oraz subskrybujcie nasz kanał. Kto nie subskrybuje, ten z policji. Oglądajcie Piknik TV!